Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym gameplayu, takim sentymentalnym gameplayu, bo tak naprawdę pod ostatnim odcinkiem z Alladyna ktoś zwrócił uwagę, że faktycznie powinienem również rzucić okiem na Króla Lwa. No kto nie zna Króla Lwa? Myślę, że każdy zna Króla Lwa, a nie każdy być może zna grę, która kiedyś wyszła. Mówiłem to chyba przy okazji Alladyna, że kiedyś, bo ta gra jest z 94 roku, że kiedyś była duża moda, znaczy były popularne strasznie i praktycznie gry wychodziły wtedy w formie platformówek. No ale może tutaj nie przedłużajmy, bo nam co chwilę włącza się jakiś... Włącza nam się co chwilę jakiś filmik, a tymczasem startujemy z grą i ona jest typową platformówką, więc nie ma się tutaj co oszukiwać. Wygląda jak wygląda, jeżeli chodzi o grafikę, no ale to jest 94 rok, to jest czas, kiedy ja miałem 3 latka. Ale Król Lew, kochani. Sam gameplay nie był aż taki, mimo że to była platformówka, to ona cholernie wciągała, przepraszam za użyte słowo, ale naprawdę, naprawdę ona wtedy tak wciągała, że no, nie grało się w nic innego tak naprawdę, tylko w te wszystkie platformówki i szczęka opadała i z kolegami się przechodziło gdzieś dalej i dalej, no bo to nie było takie proste. W każdym razie, no w tym momencie akurat na samym początku gry sterujemy Simbą, no i wypadałoby przejść na sam koniec. Jak widzicie, mieliśmy przed chwilą jakieś, co to były, kameleony chyba, czy coś w ten deseń. Tutaj z kolei mamy jakiegoś jeżozwierza, którego niestety, no w większości platformówek, tak jak na przykład Mario, musimy na jakieś grzybki naskoczyć, ale są już pewne, pewni wrogowie, pewne zwierzątka, na które nas naskoczyć się raczej nie da. Z tego względu, że no mogą nas ładnie, nieładnie raczej potraktować, bo się pokujemy, tak? W prawym górnym rogu mamy taki znaczek, który oznacza, który sygnalizuje, ile mamy życia. W lewym górnym rogu, o nie wierzę, no naprawdę podszedłem za blisko. W lewym górnym rogu mamy z kolei wskaźnik naładowania naszego, tak jakby, ryku. Bo jak widzicie, możemy ryknąć na niektóre... na niektóre zwierzątka i tutaj się oczywiście pojawia w głowie i przed oczami wszystkich no zarycz, my tutaj ryczymy tylko i wyłącznie na określone. O nie, to nie było ładne. No tak, bo ten chrząszcz to jakby on wybucha, on wybucha, a to jest raczej niemile widziane. Dobra, tutaj gdzieś można było wleźć. Także takie mnie wspominki znowu wzięły. Co to mi dodaje? A, to dodaje trochę życia, dobra. Już nie pamiętam wszystkiego, ale powiem szczerze, no ta gra jest dostępna w wersji, znaczy w przeglądarce, tak naprawdę. Ta gra jest dostępna w przeglądarce, ja ją w przeglądarce, z przeglądarki tak naprawdę uruchomiłem. Więc każdy może sobie w nią pograć, to jest The Lion King, najlepiej tak szukać, game online, coś takiego i na pewno znajdziecie, jeżeli byście chcieli sobie przejść albo zagrać, ale powiem wam szczerze, że tutaj trzeba mieć dużo cierpliwości, tak jak w przypadku innych gier z tamtych lat, mianowicie, no, gry platformowe nie były łatwe. Nie były łatwe głównie z tego powodu, że... No mieliśmy określoną ilość życia. O kurde, no naprawdę byłem tak blisko. Mieliśmy określoną ilość życia. Jeżeli te życia tutaj straciliśmy, no to nie pozostawało nam nic innego, jak tak naprawdę zacząć grę od początku, zazwyczaj od początku. Czasami mieliśmy jakieś checkpointy, czasami mieliśmy jakieś konkretne kody do tego, żebyśmy zaczęli na przykład od danej misji konkretnej. O, zaraz, aha, tutaj mogę... No dobra, a ja mogę na ciebie naskoczyć, kolego, dziękuję. Dobra. Pytanie, gdzie teraz możemy... O, nie! Ach, ale mi się... Straciło mi się, no. Chyba się mnie nie boi, co? Okej, teraz się trochę zląkł. No ale to nic nam nie dało, nie? Bo gdzieś pamiętam, że tutaj można było się wturlać. O, właśnie! A jednak... O! A jednak pamiętałem, że gdzieś tutaj można było się wturlać. Żeby zdobyć... A, takie słoneczko, a słoneczko... No wszystko tutaj miało swoją...
swoje... Czy ja tutaj mogę wyjść stąd? Nie? To w takim razie jak ja mogę stąd wyjść? A, tędy. Zaraz, a tam coś było jeszcze? Tak mi się wydawało. Ale może mi się źle wydawało. Dobra, lecimy dalej. Mamy tu sobie gadu-gadu, że gry platformowe stare, że sentyment, że trudne. No ale trzeba by było trochę pokazać tego gameplayu, jak to wyglądało kiedyś, co? Pamiętacie, że jeszcze... No nie, no już takich gier to nie pokażę, nie? Jak na przykład... Oj, tam wskoczę czy nie wskoczę? Takich gier na przykład, co się kupowało, wiecie, na straganach, że tam był... Aha, bo to jest od drugiej strony. Gdzie się tylko takim pikselkiem... O, jak to wyjść? Gdzie takim pikselkiem się tylko chodziło i zbierało jakieś... Albo przechodziło dalej. Czy ja tu mogę wejść? Ej. To jest ciekawe, chyba że to od drugiej strony. A to powiem wam szczerze, że nie wiem co ta Biedronka robi. Ale to słoneczko, które zebraliśmy, pozwala nam u... On się nazywał Rafiki, nie? Czyli u Rafikiego. Pozwala nam kontynuować grę po stracie... No naprawdę... Pozwala nam kontynuować grę po stracie wszystkich żyć, które... No nie wierzę. No i właśnie dlatego, między innymi, też gry platformowe były trudne. Serio. To było skakanie, chcecie gdzieś wejść? Skaczcie sobie tam 10 tysięcy razy i tak nie wskoczycie. Haha, frajerzy. Dobra, ani podskoczyć nie mogę, bo wskoczę wyżej. Przebiec nie mogę, bo spadnę. No, na przykład. Więc może zostawmy to na potrzeby gameplayu. Nie będę tutaj za długo siedział w jednym miejscu, tylko lećmy dalej, bo trzeba dojść do bossa. Ja przypominam, że na przykład jeżeli... Przypominam, że na moim kanale, jeżeli byście chcieli zobaczyć jedną z tych starszych gier, i to gier Disneya, myślę. Tak, bo to Disney. Wow, no i nie wierzę. No nie wierzę. Tak jest zawsze. To polecam Herkulesa. O, zwiększył nam się pasek krzyku. Nieźle. To polecam Herkulesa u mnie na kanale, bo jest zrobiony w postaci pełnego let's playa. Także serdecznie polecam. Zapraszam. Cool! Czy ja coś tutaj jeszcze... Aha! Trochę życia. Kolejny... Nie, chciałem dalej iść. Chciałem jeszcze tam O, no właśnie. No i o to chodzi. Znaczy, o co chodzi konkretnie? O to, żeby... Zabić bossa, a zabić bossa trzeba było, no tutaj było akurat prosto. Wystarczyło tylko jak się zmęczy, zeskoczyć na nim, ale kochani. Teraz, zaraz, to ja mam to zjadać, tak? Aha, to jest na zasadzie tak jak z tą, pamiętacie, małpką w Aladynie. Trzeba było wszystko zbierać, ewentualnie przed niektórymi rzeczami uciekać. To jest strasznie trudna misja. Platformówkowa, typowo platformówkowa. Można dostać epilepsji, ogólnie, nie? Można dostać ogólnie epilepsji. Tak na... O! Trzeba szybko się poruszać. Trzeba wiedzieć, jak się poruszać, no i spadłem. Jedno życie stracone. Wiecie, o co chodzi, nie? No właśnie. Ale muzyka robi swoje. A jeszcze jedną rzecz, kochani, muszę przypomnieć w przypadku Króla Lwa. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś były takie coś jak VHS-y. Czyli, no, kasety wideo, tak? I człowiek... No nie wierzę, wpadłem do wody, naprawdę. I człowiek kiedyś kupował, ucząc się angielskiego, chciałem się uczyć angielskiego, no to rodzice mi kupowali takie coś, jak na VHS-ach było Magic English. I tam właśnie było... Ach, wreszcie tu przeskoczyłem. I tam właśnie była taka... Czy ja mogę tutaj przejść? Nie. Taka opcja z Królem Lwem, nie? Że tam się uczyło angielskiego. Teraz te małpy trzeba odpowiednio... Chyba poustawiać w inny kierunek, na przykład Tom. Tak? Dobrze pamiętam? Halo, halo.
Dobra, ta małpa mnie rzuca tu, ta małpa mnie rzuca tu, ta tu. A ta pewnie powinna mnie gdzieś wyżej rzucić, więc tam też musimy krzyknąć. Te różowe są do krzykania. Halo. Drugą stronę. Dziękuję. Dobra, tutaj. 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 Super. I to jest najgorsze. To jest najgorsze? Tak, to jest najgorsze. To jest najgorsze, uwaga. No, aha, miałem podskoczyć tym nie strzałką, tylko podskakiwaniem. O, god. Nie, znowu od początku? O, Boże. Platformówki, stare. Ja to przejdę. To jest najgorsze takie... Zaparcie, nie! Nie, musimy się rozpędzić. Ach, nazwijcie mnie lamą, ale spróbujcie sami to przejść. Naprawdę. Te gry czasami potrafiły doprowadzić do białej gorączki. Okej. Okay. Teraz tak, na ciebie warg. Spadłem na sam dół. Na ciebie na górze poproszę warg. Dziękuję. I teraz tak. Ja tego strusia przechodziłem ogólnie... kiedyś na live grałem w tą grę. Tego strusia ogólnie przechodziłem kiedyś chyba pół godziny. Serio. Dobra, jest strzałka, że... No nie ten przycisk! W grach platformowych zazwyczaj, no, używałem, pamiętam, strzałek. A tutaj jest... Wow. Ale tutaj jest ogólnie inaczej. Dobra, ja to ogarnę. Nie mogę nic mówić. Także nie zagadujcie mnie, ok? Dobra, i tak. Jeszcze raz. Cyk. Widzicie, o czym mówię? Jeżeli chodzi o trudność w tych grach. Dobra. Naciskać C. C, żeby podskoczyć. C, żeby podskoczyć, ok? C, żeby... Pamiętajcie, C, żeby podskoczyć. Uwaga! Strusiu. Skaczemy! Okej. Okay. Skaczemy! Jak?! Podskoczyłem dwa razy. Ej, podskoczyłem dwa razy. To jest nie fair. To jest nie fair. Jeszcze jak raz, kurde, tam nie wydolę, to ja... Przechodzę to nie na wizji. Na wizji zawsze idzie do dupy. Ale ta muzyka jest po prostu genialna. Dobra. I teraz każdy odpala sobie soundtrack z Króla Lwa. Ciekawy jestem, ile z takich moich młodszych widzów grało w takie gry. Skok! Nisko! Skok! No ale o co ja zawadziłem? Możecie mi powiedzieć, o co ja zawadziłem? Nie zawadziłem o nic. O nic nie zawadziłem. Dobra, ostatni. Ostatni. Dobra. Zaraz tutaj się wyłożę, kurde, na tych głowach. Widzicie, w pewnym momencie już macie niektóre rzeczy opanowane do perfekcji, nie? Że już wiecie co i jak, ale na przykład takiego strusia trzeba ogarnąć, w którym momencie się wybić, nie? Później już wiecie. Ale no po tylu latach człowiek zapomniał. Dobra, strusiu, proszę cię. Proszę cię, pięknie, ogarnij, garba. O co ja zawadziłem? Czy ktoś może mi powiedzieć, czy ja muszę wcześniej, czy ja muszę później? A, idź pan w wafel. Zerowym życie mi zostało. Dziękuję bardzo, o łaskawco. Ach. No nic, w każdym razie... Zastanawiam się. Ilu z was grało w Króla Lwa? Naprawdę, ciekawy jestem. A ilu z was nie widziało, a chciałoby na przykład sięgnąć i zagrać? To serdecznie polecam. Bo naprawdę można się nieźle wnerwić. Serio. Tak właśnie jak ja teraz z tym strusiem. Ale tak się właśnie kiedyś grało. Przechodziło się do pewnego momentu, klinowało się, przychodziło się 10 tysięcy razy, żeby tylko to przejść. W końcu się przeszło.
ale my nie mamy czasu. My nie mamy czasu na to, żeby przechodzić do samego końca, także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Taki sentymentalny, wspominkowy odcinek o Królu Lwie. Kto się na nim wychował, ręka do góry. Trzymajcie się. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych materiałach. Bye, bye.